Kontynuujemy naszą podróż. Odwiedzamy ekologiczne gospodarstwo położone w Sudetach, górach kamiennych, z pięknym widokiem na Śnieżkę. Prowadzą je Lucyna i Sylwester Wańczykowie. Słyną z serów, a pierwszy z nich powstał w 2007 roku. Od tamtej pory serowarska pasja się rozwijała, a amatorów ich produktów wciąż przybywa. Wiekopomna chwila. Bierzemy, tak? Choć maleńki. I ile waży? Och, tak dla mnie to 10 kilo. Może tak być. Odwracamy, odwracamy. Wracamy. Tak, kładziemy. I teraz szczoteczką. Tą czy tą, może być ta. Mocno wyczepać. Nie, tu mocno, tak, mocno, mocno. Tak. O, dobra. I teraz. I pracujemy. O, zaczyna się robić dobrze. Tak, tak. Tak, ja wezmę ten. Można brać następny. Tak, i obracamy do góry nogami. I kolejny delikwent. Tak. A jaki to jest serek? To jest kozi grzbiet, tak na niego mówimy, czyli twardy, nie? Ser twardy, wysoko dogrzewany. Tu dość dużo wody żeśmy dali od razu, więc teraz będzie nam deska. Dobrze jest wyczepać na początku, ale to nie ma tragedii. Moje dziewczyny to lubią robić, ale miałem tutaj chłopaków, którzy chcieli przyjść jako pielęgniarz pracować. Szczerze, jeden dzień wytrzymywali. Także te dziewczyny moje się po prostu śmieją, bo generalnie no to jest jednak praca nie dla mężczyzn, mimo że ciężka. To kobiety bardziej lubią robić. No powiem szczerze, że ja mogłabym być takim pielęgniarzem serów. Podoba mi się. No okej, super, no nie ma sprawy. Także ja myślę, że jak będziemy dogrzewać pod klasztorem tu w Krzeszowie, tak, to wtedy taki pielęgniarz byłby potrzebny. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w dojrzewalni. Jakie tutaj są sery? Tak, wyjątkowe, tak. Przede wszystkim są pielęgnowane na czerwoną maś. Dzięki temu mają mocniejszy aromat. Co jest też ciekawe i no, pobudza zmysły. Tu, gdzie jest serowarnia, kiedyś była stodoła. Jak to się stało, że zostaliście Państwo serowarami? A jeśli serowarami, to trzeba mówić, że wszystko zaczęło się od jednej krowy. Tak? Natomiast całe gospodarowanie zaczęło się od jednej świni. Było to w 2005 roku. Pierwszy nasz ser powstał w 2007 roku. Zaczynaliśmy właściwie, jak zostawało nam mleko. Kuzynka znalazła przepis i właściwie tak to się wszystko zaczęło. Zaczęło się wszystko od jednego sera, a potem coraz więcej pomysłów, smaków i różne typy serów. Tak, na początku był to ser podpuszczkowy, który no, coraz więcej miał zwolenników, więc zaczęliśmy wymyślać, dodawać różne przyprawy, które dłużej zostawać na dojrzewanie, więc to wszystko było naprawdę dla nas ciekawe, tak? To co dopiero dla konsumentów. No i tak się zaczęło, tak? W tej chwili mamy około 40 gatunków różnego rodzaju sera. Czy Państwo się kiedyś spodziewaliście, że Wasze życie naznaczą sery, że to będzie Wasza ścieżka życiowa? Nie, gdzie, skąd? Ja jestem leśnikiem z zawodu, moja żona jest pedagogiem i gospodarstwo żeśmy zaczęli budować właściwie od grabi, od wideł w tym 2005 roku. Także nikt nie myślał absolutnie, że sery to będzie nasza pasja, że sery to będzie coś, co będzie naszym życiem, tak? Dzisiaj mówimy uczciwie, że my nie mamy pracy, bo jeśli robimy to, co lubimy, to nie pracujemy ani jednego dnia w życiu. Macie Państwo piękną pasję. Tak, tak, tak. I cieszę się, bo również ci, którzy z nami pracują, czyli pracownicy, też są zadowoleni z tego. Narzekają czasami, że ciężko, ale rzeczywiście w nich też jest ta pasja. Chyba nie chcą zmieniać pracy. Jak to się stało, że zdecydowaliście się Państwo prowadzić gospodarstwo ekologiczne? Właściwie od początku nasze założenia były, żeby żyć zdrowo. Nie stosowaliśmy żadnych nawozów, żadnej chemii. Natomiast jak zwierzęta przyszły, to i przyszedł nawóz. I kolega nam zaproponował, że moglibyśmy, bo my prawie ekologicznie żyjemy, no to po prostu wejść, poznać ten świat ekologiczny i wdrażać to wszystko. Wszystkie produkty świeże z Państwa gospodarstwa mają certyfikat ekologiczny. Co to oznacza dla konsumenta? To znaczy przede wszystkim, że jest wyprodukowane i wszystkie dodatki są z certyfikatem eko. Wszystkie bez wyjątku dodatki. To też gwarantuje, że tam nie ma żadnych dodatków niepotrzebnych. Gwarantuje, że to jest upraw i hodowli ekologicznej. U nas krowa to, co zbierze z trawy, tak, zapach kwiatów, to wszystko jest później odczuwalne w naszych produktach. I w tych świeżych produktach może mniej, ale jest to wyczuwalne. Na pewno nie fiołki, na pewno nie maje, ale rzeczywiście ser wyprodukowany w maju inaczej smakuje niż ser wyprodukowany
we wrześniu. Proszę się przyznać, kto komponuje smaki serów i jakie Państwo macie sery, z jakimi dodatkami? Znaczy, twórcą chyba całego serowarni, serowarstwa jestem ja. Skromnie mówiąc, tak. Ja nie chciałbym tutaj, dlatego że pewne inicjatywy, jakieś tam pomysły są też podpowiedzi zaczerpnięte ze sztuki serowarskiej, tak? Czyli jeżeli mówimy o goldzie, to jest ser typu holenderskiego, no to ja tam nie wymyślam, to jest jakaś tam receptura. Natomiast pewne drobne zmiany, niuanse, dłużej bądź krócej dogrzewane, mniej bądź więcej płukane ziarno, to są takie niuanse, które ja wprowadzam, tak? Czyli konsystencja sera, może i aromat, jeśli chodzi o dodawanie kultur. Ale też podkręcamy czasami ten aromat poprzez dodawanie przypraw. Tradycyjnie kozieradka, czarnuszka to są bardzo lubiane. Inni też dodają, tak? Ale muszę się pochwalić. Na jednym pierwszym festiwalu sera w Lidzbarku Warmińskim mój ser, gdzie byłem takim naprawdę, dopiero zaczynałem serowarstwo, zdobył nagrodę Grand Prix. I jak żyli zapytało dlaczego, jak żeby się zapytali, to byli wprost. Bo było czuć i smak sera, i smak dodatku. No i tak urosłem wtedy, Serce rośnie wtedy. Tak, tak. Jak ktoś widzi, że to wszystko tak fajnie idzie, no to my też się cieszymy, że to tak rośnie. A co żona na to, że pan od leśnika stał się serowarem i jakby pan wciągnął też żonę w to życie serowarskie? No żona bardzo mnie kocha. To trzeba jasno powiedzieć. Natomiast rzeczywiście ona lubi, ona już ma swoje serki, Lucy Serek taki. Lucyferek, Lucy Serek. No. Ma taki w czerwonej mazi właśnie ser, który bardziej charakterny, taki mocniejszy i w aromacie, i w smaku. Jest mało go, bo nie ma na tyle czasu, bo dużo mi pomaga, dużo robi w serowarni ona, nie ja właściwie. Więc na swoje, czy na jej, powiedzmy, te produkty jest trochę mało czasu, ale rzeczywiście robi to z pasją też, widać to. W gospodarstwie Wańczyków jest prowadzona hodowla zwierząt oraz uprawa roślin w systemie ekologicznym. Producenci zdają sobie sprawę, że jakość surowca ma ogromne znaczenie dla jakości, smaku i walorów zdrowotnych serów. Potwierdzają to nie tylko badania naukowe, ale także liczne nagrody dla ich produktów. W gospodarstwie powstają sery krowie, kozie i owcze, a także jogurty i masło. Można je kupić bezpośrednio w firmowym sklepie gospodarzy, na bazarach i w sklepach, a także wysyłkowo. Można je spotkać w menu wielu restauracji. Gdzie Państwo sprzedajecie swoje sery? Sprzedajemy we Wrocławiu, w różnych sklepach ze zdrową żywnością. Sami chcę mieć kontakt z klientem, więc jeździmy też na targi i sami sprzedajemy na tych targach albo ja, albo syn. No, pomagają nam trochę ludzie, bo rzeczywiście dzisiaj przy tej skali, którą już robimy, ja uważam, że jest to mała skala, tak na 50-70 krów, ale jednak wygląda to już, że to jest dość dużo, więc musimy się posiłkować pomocą i mamy takowe osoby, które nam pomagają na tych targach sprzedawać. Tak? Też mamy restauracje, które chętnie korzystają z naszych produktów i w swoim menu stosuje albo deski serów, albo dodatki do swoich potraw z naszych serów. To też jest bardzo miłe. Jeśli chodzi o klientów, czy zdarzają się takie chwile, które Pani pamięta i pewnie Pani będzie długo jeszcze pamiętać, jak ktoś mówi, że wraca, że kocha ten smak, że nie może bez tego sera żyć? Tak, dużo jest takich klientów, nawet łącznie z dziećmi, które już potrafią naprawdę być znawcami sera od najmłodszych lat i potrafią docenić ten smak. Na początku prowadziliśmy agroturystykę, więc to była troszeczkę też inna forma działania, a no, serowarstwem jak się zajęliśmy, to też nie myśleliśmy, że to będzie na taką skalę. Myśleliśmy tylko dla siebie, dla gości, ewentualnie naszych. No, zmieniło się. A to tak się rozwinęło. Tak, tak. I też posypało się wiele nagród, wyróżnień. Łezka się w takim momencie wokół kręci? No, jest to przyjemne uczucie, że ludzie doceniają to, co robimy. No, bo tak naprawdę no, to nie tylko dla siebie to robimy, ale też dla innych. Nie bez żalu opuszczamy to miejsce pełne miłości i pasji.